Rekolekcje dla ministrantów odbyły się we lwowskim seminarium duchownym. W ciągu 3 dni ponad 70 młodych chłopców z różnych miejscowości archidiecezji lwowskiej wzięli udział w ćwiczeniach duchowych, wspólnie modlili się i szukali odpowiedzi na wyzwania stawiane przez życie. Tematem rekolekcyjnych spotkań było hasło „Uczynki miłosierdzia są narzędziem walki ze złem”. Co roku zimą my organizujemy 3-dniowe rekolekcje dla ministrantów. W ten sposób chcemy pomagać chłopcom rozpoznawać swoje życiowe powołanie. Nie każdy z nich musi zostać księdzem, ale jestem pewien, że jeśli Bóg tak zaplanował ich życie, że są tak blisko ołtarza, to może któryś z nich jednak pomyśli o służeniu kapłańskim. Staramy się im w tym pomóc. Udział w takich rekolekcjach pomaga głębiej zrozumieć swoje miejsce w życiu i uczy odkrywania powołania także w kontekście wojny, gdzie każdy może dołożyć się do zwycięstwa naszego kraju. My słuchaliśmy nauk o dziełach miłosierdzia. Był to czas duchowego wzbogacenia i dziękuję za wielkie poświęcenie księdza Romana, księdza Andrzeja. Mnie osobiście nadal bardzo poruszają stacje Drogi Krzyżowej i adoracje Najświętszego Sakramentu z refleksjami o wojnie. Żyjemy w takich czasach, że warto przypomnieć, że każdy musi teraz bronić swego odcinku frontu. Kto na wojnie, a kto tu, na tyłach. Modląc się za naszych żołnierzy i za naszych obrońców. Spotkania rekolekcyjne są okazją do głębszego poznania siebie zarówno dla uczestników, jak i dla przewodniczących. Te rekolekcje dla ministrantów archidiecezji lwowskiej stały się dla mnie też niesamowitą przygodą. Na spotkaniach panowała bardzo dobra atmosfera, chłopcy byli uważnymi słuchaczami. Rozmawialiśmy o aktach miłosierdzia jako broni przeciwko złu w kontekście wojny w naszym kraju. I byłem pod wrażeniem reakcji ministrantów po zakończeniu konferencji. Ich aplauz był oznaką zainteresowania. Myślę, że będą z tego owoce. Rekolekcje zakończyły się mszą świętą, której przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa. Zachęcał on ministrantów, aby nie bali się głębi życia i szukali personalnego spotkania z Chrystusem jako żywym Bogiem, będącym bardzo blisko do konkretnego człowieka. Proszę, abyście przeżywali Eucharystię jako spotkanie z Bogiem, a nie tylko jako służbę. Razem z kapłanem jesteście najbliżej ołtarza i Jezusa, a obecność Chrystusa uświęca cię, jeśli Mu na to pozwolisz. Chcę, abyście po każdej mszy świętej dawali świadectwo swoim życiem, głosili dobrą nowinę, dzielili się tym, co Bóg czyni w waszych sercach. W zimowych rekolekcjach dla ministrantów wzięło udział 75 młodych chłopców w wieku powyżej 14 lat, należących do służby ołtarzowej we wszystkich parafiach archidiecezji lwowskiej. Amen.